Mateusz Kaniowski, Krzysztof Rutkowski, witam serdecznie. Cześć, witam Cię, Mateusz. Panie Krzysztofie, po debiucie na konferencji, jak się podobało, jakie wrażenie? To jest, no, oczywiście, no wiesz, no dla mnie to nie jest jakaś nowość, zupełnie konfrontacja czy kontakt, wiesz, z kamerą, no zupełny luz, spokojnie, bez większych emocji. Rozmowa, uważam, że z Zbyszkiem na odpowiednim poziomie, nie wykraczaliśmy poza pewne ramy przyzwoitości. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, tak jak powiedziałem. Dla mnie jakakolwiek awantura, kłótnia, wyzwiska w ogóle nie wchodzą w grę. Gdyby tak miało być, ja w tym nie uczestniczę. I mówię zupełnie tak, jak to określiłem Sławkowi, jednemu z organizatorów tej imprezy. Sławek, mnie nie interesują wyzwiska, chamstwo i impertynencje w stosunku do mojego sparring partnera. Absolutnie. Rozmawiam normalnie. Mamy utrzymać poziom i być może nie będzie to interesujące dla niektórych, którzy szukają i oczekują na awantury, kłótnie czy wyzwiska wzajemne, to mnie, tak jak powiedziałem, absolutnie nie kręci. To nie jest mój poziom. Tak jak jesteśmy dżentelmenami w życiu, jesteśmy dżentelmenami również na ringu. Sądzę, że jeżeli jesteś z branży, pamiętasz, był swego czasu w Niemczech Henry Maske. To był dżentelmen na ringu. Tak był nazywany. Kultura wypowiedzi. Absolutnie, wiesz, chcę zmienić standard i trzymać się standardów absolutnie stricte europejskich w naszym kontakcie i w naszej bezpośredniej, wiesz, tak zwanej walce na słowa i walce w ringu. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby, tak jak tutaj niektórych słyszę i to, co dzisiaj widziałem, to było dla mnie, no, bardzo niesportowe. Co niektórzy mówią, to, ale to nie szukaj tutaj sportu. Właśnie nie, ja będę szukał tutaj sportu. I to, co zrobiliśmy ze Zbyszkiem dzisiaj podczas naszej konfrontacji słownej, jest pokazanie klasy i tego, że i Zbyszek, i ja jesteśmy dżentelmenami, nie tylko, tak jak powiedziałem, w życiu, ale również na ringu. Ale trochę tych uszczypliwości było, prawda? Nie, to nie były uszczypliwości. To nie były? To nie były, wiesz, to nie były uszczypliwości. To była rozmowa i to były odmienne zdania na pewne tematy. Ale to jest, wiesz, tego wymaga widz. Tego wymagacie wy i tutaj, no, nikt ani mnie, ani Zbyszka nie podpuścił na tyle, wywołując agresję w stosunku wzajemnym, żeby ktokolwiek powiedział, ale się pokłócili, ale się pożarli, a jutro media będą pisały, ale Rutkowskiemu stonoga dołożył, czy Rutkowski stonodze. Nie, ja uważam, że to było normalna rozmowa, która być może nawet, jeżeli dla Zbyszka będzie to istotne, uzdrowi pewnego rodzaju nasz kontakt, który, tak jak Zbyszek powiedział, był doskonały, bardzo dobry parę lat temu. A taka niechęć wewnętrzna jest panu do Zbigniewa? Nie, absolutnie. Ja nie mam niechęci wewnętrznej do nikogo. Bo ja tak trochę mam wrażenie, że trochę ma Zbigniew Stonoga tej niechęci. Nie, Zbigniew Stonoga... Dobrze to ukrywa. Nie, ja uważam, że Zbigniew Stonoga nie ma żadnej niechęci, bo gdyby miał niechęć, to by nie doprowadził do sytuacji takiej, że wszedłby ze mną na ring. Gdyby miał do mnie niechęć, z pewnością... Nie chciałbym mieć w ogóle ze mną żadnego kontaktu. Ja również, gdybym miał jakąkolwiek niechęć. Ponieważ wzajemnie nakręcamy sobie widza. My robimy sobie werbung, my robimy sobie wzajemnie podbicie naszej popularności, chociaż już ją mamy. Ja Sławę ani Zbyszek wiadrami nosił nie będzie. W związku z tym, wiesz, no, ja nie przyszedłem tu ani po pieniądze, ani po Sławę. A po co? Po to, żeby zmienić higienę mojego życia, po to, żeby powalczyć, po to, żeby zmienić w ogóle retorykę, fragment mojego życia. Tak jak byłem w Tańcu z Gwiazdami i zmieniłem, podporządkowałem moje życie pod, powiedzmy, taniec, tak teraz, w tym momencie, podporządkowuję pod sport. Chociaż usłyszałem od jednego dziennikarzy, że to nie jest sport. To jest, nie wiem, co to jest. Jest to sport. No ja też uważam, że jest. Walka jest na zasadach sportowych, natomiast zaskoczył mnie pan słowami, że nie chce pan tutaj sławy, nie chce pan pieniędzy, ponieważ nie, po panu... Ja nie przyszedłem tu po sławę i po pieniądze, bo jedno i drugie mam. Część mojego wynagrodzenia, część mojej gaży przeznaczam na wyremontowanie domu dziewczynce 9-letniej, która została zgwałcona razem ze swoją siostrą i myślę, że to jest też szczytny cel. Z mojej strony oczywiście jest chęć i otwartość do pomocy tej dziewczynie i nawet gdyby nie doszło do podpisania umowy, też bym to zrobił, żeby tym ludziom pomóc.
Rozumiem. Natomiast tak jak, powiedzmy co tej sławie. Tak jak garze za taniec z gwiazdami przekazałem na rzecz fundacji, na rzecz wdów i sierot po poległych policjantach, tak tutaj w tym przypadku przekazuję również część mojej garzy na szczytny cel. Pięknie i szlachetnie. Natomiast ja pytałem właśnie pana o sławę, ponieważ to pokazanie, że pana stać, pan bardzo pokazuje w internecie. Ludzie często o to pytają, czemu pan aż tak bardzo emanuje tymi pieniędzmi? Ale momencik, jak ja emanuję? O strojach. Dlaczego? No ale wie pan, powiem szczerze, że tyle złota na żadnym zawodników to jeszcze nie widziałem. No dobrze, ale przepraszam bardzo. A dlaczego mam zakładać inne ubrania niż to, co mam? Jeżeli mam takie, to w takim kozie. Ja tylko dopytuję. No ale to, wiesz, no... Po prostu, no, jeżeli komunię zrobiłem juniorowi, o której tak było głośno, jeżeli wyświęcałem ostatnio samochody, o co mnie ksiądz poprosił, wiesz, to być może są to tematy w internecie, o których ludzie mówią, ale wiesz, to jest ich sprawa, nie mówię. To jest pytanie, czy pan to robi specjalnie, żeby mówili? Nie robię specjalnie. Słuchaj, pan po prostu tak lubi żyć. Ja żyję swobodnie. Ja żyję tak, jak ja chcę. I nikt nie będzie mi narzucał stylu mojego życia. To jest mój styl życia. To jest moja rodzina. To są moje pieniądze, które ja wydaję. Mam do tego pełne prawo. Czyli rozumiem, że pana to drażni. Mnie nie to nie drażni. Że ludzie tak to oceniają. Ale mnie to nie drażni. Mówi pan, że tak, nikt nie będzie tak mówił, więc rozumiem, że nie. Komentarze drażni. Nie, mnie nie drażni. Co oni robią? Nie, ja to po prostu mam, wiesz, za przeproszeniem daleko od siebie. Mnie to nie interesuje. Wiesz, nienawiść, zawiść, hejt jest cechą narodową, wiesz, Polaków i to w tym momencie widzimy bardzo aktywnie takich działaczy. Wiesz, jeżeli nawet w Ministerstwie Sprawiedliwości byli hejterzy, do czego to, w jakim kierunku to zmierza? Wiesz, to jest po prostu dziadostwo ludzi, którzy są nieudolni, nieudacznicy, którym się coś nie udało w życiu, gdzie komornik mu wali do drzwi, zabiera mu komputer, a on jeszcze ostatnie co zrobi z tym komputerem, to nie dziecku przygotuje plan lekcji, tylko będzie klikał kogoś, kogo nienawidzi. Ale... Ostro o hejterach się pan wypowiada teraz. A słuchaj, no ale... No to o co mi chodziło, że denerwują. Ale mnie nie denerwują, bo w ogóle nie biorę ich w ogóle pod uwagę. To oni mają problem, bo oni nie mają wpływu żadnego na moje życie. Ja właśnie takiego pana potrzebuję na konferencji ze Zbigniewem Stonogą. No ale jest. On musi pohejtować trochę. A po co ma hejtować? On ma właśnie po to, żeby sprowokować. Ale Zbyszek Mazur, a jak będzie hejtował, i tak tego nie przeczytam. No to co mu z tego hejtu? Czy widział pan materiał na kanale Nie Wiem, Ale Się Dowiem? Tak, widziałem fragmenty tego materiału. Sporo wyświetleń zdobyli właśnie analizując pana postać. Czy chce pan coś odpowiedzieć? Wiesz co, ja myślę, że ludzie, którzy chcą mieć kliknięcia, chcą mieć kliki, chcą mieć wyświetlenia, wyłapują sobie popularne osoby, na których mogą się wieść. I wiesz, i to dla mnie w sumie to nie wzrusza. Ale ktoś, kto to robi, robi to przede wszystkim nie dlatego, żeby komuś dokuczyć, czy żeby mnie zrobić jakąś, nie wiem, zły PR, złą reklamę. Ja nie podchodzę w ten sposób do tego, ponieważ ja mam co robić i każdego dnia mam wiele osób, które przychodzą do biura Rutkowski prosząc o pomoc. Dlaczego? Ponieważ państwo jest z papieru, państwo jest słabe, mamy słaby wymiar sprawiedliwości, wolny. Mamy w sumie niejednokrotnie słabe organa ścigania, które nie pomagają ludziom. Dlatego znaczenie biura Rutkowski jest tak duże w Polsce i nie tylko, ponieważ działamy nie tylko na terenie Polski, działamy również poza granicami naszego kraju. Panie Krzysztofie, jeszcze będziemy mieli wiele programów, więc dziękuję. Wrócimy do tych tematów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.